Czytanie z listu świętego Pawła Apostola do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak i ze skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakorowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i dar sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający. Tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem, jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Oto Słowo Boże. Pan Bóg sam będzie się oddawał pokłon i jego samego będzie słuchał. Kochani, te słowa dzisiaj na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu jest samym zamknięciem Ewangelii, ukazującym kruszenie szatana dotykające wszystkie sfery naszego życia. Zarazem pokazują do końca, że jednak sprawa jest jedna i zasadnicza, mamy służyć Panu Bogu. Każdy z nas, na ile rozpoznaje Boga swoim intelektem, swoim sercem, swoimi uczuciami, musi Bogu służyć. No cóż, istnieje z miłości, o czym wiemy. Miłość została nad nam zadana i z miłości będzie Bóg nas sądzić. Brak miłości jest grzechem, podstawowo określenie grzechu. Jest to odrzucenie miłości. Kochani, przeżywamy okres Wielkiego Postu. Czasu pojednania, czasu nawrócenia. Wchodzimy w rozważanie męki pańskiej drogi krzyżowej. Środa popielcowa, jutro pośpieszamy. Niebawem za dwa tygodnie rozpoczną się rekolekcje, rekolekcje, rozbieranie tego wszystkiego, co przez pośpiech utraciliśmy. Uporządkowanie swojego domu, swojego serca, swojego życia przede wszystkim. Czyli spoglądanie, a tutaj wypada uroczystość, tak jak dzisiejsza piękna. Sposobność do tego, by spojrzeć na to wszystko, na ile wypełniamy testament Jezusa Chrystusa przecież. Jutro będę rozważanie z nami, tutaj znowu rozważając mękę. Przecież synoptycy opowiadają, w jaki sposób Jezus przed swoim odejściem zaprosił wszystkich do wieczernika. Znacie z tego zapisowane liczne. I rzeczywiście wszyscy trzej synoptycy podają, że co? Że usiadł z nimi do stołu. Wziął chleb, pobłogosławił, to jest ciało moje. Potem kielich napełniony winem, to jest krew. To czyńcie na moją pamiątkę. Będę z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Bóg pozostał z nami w kawałku chleba i daje nam jako napój swoją krew przenajświętszą, która sobie umywa i oczyszcza. Ale ten Jan, który wznosi się nad nich wszystkich, ma symbol orła, wiecie, ewangeliczny, symbol pokazuje, idzie dalej. Nie powtarza sceny wieczornika, ale wręcz przeciwnie. Mówi o tym, że potem Jezus wziął
wiemy, że kto kocha Pana Boga, to nie słowa, to jest czyn konkretny, kochany. Nie czekamy na zapłatę od człowieka, ofiarować mimo wszystko sławę, że jestem chory, walczę ze słabością, z chorobą, nie czekając na nic. Idę, bo wiem, że kontempluję, aduję twarz Jezusa Chrystusa poprzez służbę oddaję głoszy. Popatrzmy, co mam do literatura. Nie będę tutaj przedstawił przykładów, bo można by było to mówić bardzo, bardzo długo. A z drugiej strony wiemy, w jaki sposób realizuje konkretnie miłość wobec bliźniego. Znam uczynki z katechizmu, uczynki co do duszy i co do ciała. Głodnych nakarmić, spragnionych, nakarmić na nim przy oczach, chorych odwiedzić. Znamy, nie będę wszystkich powtarzał, bo byłem głodny, daliście mnie jeść, bezpragniony, daliście pić. Byłem głodny, odwiedziliście mnie w więzieniu, pocieszyliście mnie. Panie, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mieście uczynili. Kochani, tylko ten jest sprawdziany mojej i Twojej miłości. Ubogich zawsze mieć będziecie. Patrz się obecny papież. Jan Paweł II niebawem będzie przeżywać w nocy chwilę jego kanonizacji. Będzie wzywać go bezpośrednio jako tego przed Bogiem naszego. Cały czas schodził z katedry wiatrowej, szedł chorych, smutnych. Ból zgięty, aż ostygł w twarzach marmurowych, pochylał się całą przed górą. Może nie wszyscy mogą dać pieniądze, wciągnąć się pieszy i otworzyć, ale może ofiarę swój czas. Ofiarę swoje siły, dokąd nogi niosą, może wielu siedzi pod piecem, czy w oknie wisi na płocie, a mogłoby zużywać ten czas, by być zdrowy i szczęśliwy, nawet to, że Bóg by brał w serce pokój. Macie tę łaskę. I dzisiaj z całym Kościołem uwielbiamy Boga w tych ludziach, którzy Jego czują, którzy wiedzą, że to wszystko powiększone praca, nic nie umiera, nic dobra, z prawdy, z miłości, bo przez te wartości Bóg się objawia człowiekowi i przychodzi. Nie czekajmy, wdzięczność przychodzi z innej strony, to nawet polskie przysłowie mówi. Dlatego też, kochani, nie będę tym błogosławiony. Ten, który prawdziwie kocha, ten człowiek ma obowiązek wobec bliźniego. Jeżeli kochasz, nie kochasz bliźniego, którego widzisz, wijany, głęboki, nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz. Bo Bóg przychodzi przez tych ludzi, których stanie na naszej drodze. To tych, których ja spotykam w kancelarii, to tych, których spotykam w obłędzie, w różnych miejscach. Pokazuję różną twarz swoją. Ja mam go rozpoznać, bo pamiętajcie, słowo kluczy życiu, w całym naszym życiu moralnym, religijnym, a bez tego człowiek nie ma żadnej wartości. To jest rozpoznanie, reconoscimento, rozpoznaj Izrael, jestem Twój Bóg i dlatego, jak rozpoznasz, będziesz miłował mnie z całego serca, z całej duszy, będziesz słuchał, co czynić, bo więcej. Miłość, która jest wlana w nasze serce przez Boga, którą On wlewa, kiedy serce jest czyste, ona serce rozszerza. Że człowiek nie zamyka się tylko na sobie, a mi jest fajnie, jestem dzisiaj zdrowy, nic mnie nie boli, spędzę czas, pójdę na tę dyskotekę, pójdę gdzieś na spotkanie z fajnymi ludźmi. Taki człowiek nie spocznie. Pamiętam, kiedy wracałem i Krzysia spotkałem się z nami. Dzisiaj 25-26 po studiach roku. Ja mówię, co ty robisz? Jedziesz Papua Nowa Gwineo? Tak, dlatego, że ciężko. Wiesz, co to znaczy, jaki klimat? Jaka inna kultura? Nie mogę być tutaj. Coś mi wewnętrznie mówi, że muszę opuścić Polskę, muszę iść do tych ludzi. I kiedy Jan Paweł był w Warszawie, wręczał krzyż misyjny, w tym czasie jego tata umiera. W tym czasie jakiś wyraźny znak taki był, szczególny znak. Kochani, ci, którzy kochają, nie troszczą się tylko o siebie. Jeżeli kochasz naprawdę i jak kocham, to nie spoczyniemy, będziemy boleć z tego, że ktoś Chrystusa nie zna, że ktoś głupoty gada. A przecież zostawił Bóg tej wolności człowiekowi. Możesz otworzyć swoje serce, możesz ofiarować, zaprosić do swojego domu, możesz być, nie chce cię znać. Tylko mądrość to jest zdolność przewidywania. Co będzie jutro? Pomyśl, bracie. Pomyśl. Dlatego też ten, który kocha, nie zatrzymuje się tylko na swoim domu rodzinnym, że u mnie jest. Ale nie myślę o tym, że wielu ludzi, przepraszam, nie zna Boga, nie zna Jego miłości.
Nie przysłuchaj go krępne ciemy, że wyciągniesz kawałek chleba, że znajdziesz dobre słowo, ofiarujesz swój czas, że zatrzyma się przed człowiekiem, że powiesz mu dziękuję, że powiesz mu fajnie, że jesteś i to czynicie, kochani. To jest, nie zawsze dostrzegają ci, którzy dalej otrzymują to i może nie macie, ale wiecie, każdy zapisuje swoją księgę, widzę, że księgi leżą i każdy ma taką księgę, każdy zapisuje. Więc jak ta miłość, którą realizujemy,